Witamy Was serdecznie na kolejnym Dan Live. Dzisiaj porozmawiamy o megafaunie, czyli o wszystkich ogromnych, zachwycających zwierzętach, które możemy spotkać pod wodą. A naszym gościem jest Ewelina Heil, czyli nasza, moja ukochana, mam nadzieję, że Wasza również, biolog morza, oceanograf, instruktorka nurkowania. I opowie nam właśnie o wszystkim tym, co tak naprawdę ogromne i co chcielibyśmy jako nurkowie spotkać w morzach i oceanach lub tych, których być może już spotkaliśmy, o tym też z Wami porozmawiamy. Witam Cię serdecznie, Ewelino, witam Was wszystkich. I od razu na początek oczywiście standardowo prosimy Was o lajki i serduszka, jeżeli nas dobrze widzicie i słyszycie, bo no, tak możemy się z Wami komunikować i oddaję Ci, Ewelino, głos. No cześć, witam jak najbardziej. Fajnie znowu z Tobą porozmawiać. To tak, to może zaczniemy od razu od tego, co to takiego jest ta megafauna, bo myślę, że warto sobie, skoro będziemy o tym rozmawiać przez najbliższą godzinę, może jeszcze trochę, to warto chyba to sobie sprostować. Ale, tak, i no. od razu będziemy mieli też do Was, drodzy słuchacze, pytanie. Prosiłyśmy Was o przygotowanie Waszych zdjęć z nurkowań z megafauną. Ewelina nam dokładnie powie, co to takiego jest, a Was poprosimy też o w komentarzu, jeżeli posiadacie oczywiście takie zdjęcia, żebyście nam pokazali Wasze nurkowania z przedstawicielami megafauny. No dobra. To w sumie tak, żebym nie zapomniała, zanim jeszcze wytłumaczę dokładnie, co to jest ta megafauna, to obiecałam ostatnio, jak rozmawiałyśmy na wiosnę, komuś obiecałam, że pokażę następnym razem różowe delfiny. No, że teraz się świetnie wpasowuje w temat, to tutaj faktycznie macie różowe delfiny. Takie delfiny żyją w Chinach. No nie tylko w Chinach, ale powiedzmy w okolicach na tamtym wybrzeżu. Jak rodzą się malutkie delfiny, to są ciemnoszare, prawie czarne, ale później z wiekiem zaczynają być takie wciapki, jak ten taki delfin na pierwszym planie, później robią się różowe, a w końcu jak są bardzo, bardzo stare, to robią się zupełnie białe. I dlatego międzynarodowo nazywa się je najczęściej Chinese White Dolphins, czyli chińskim białym delfinem. No po polsku nasi naukowcy byli bardziej twórczy i bardzo ładnie go nazwali garbogrzbietem chińskim, co mnie nieco zaskoczyło. Ale generalnie polscy naukowcy mają bardzo, bardzo dużą twórczość i radosną, jeśli chodzi o nazwy zwierząt, bo tak na przykład, jak już widzieliście pewnie wcześniej zdjęcie tego oto potwora, nazywanego wszędzie Napoleonem, no to po polsku jego taka prawidłowa nazwa to się nazywa wargacz garbogłowy. Ja nie wiem, nasi cudowni naukowcy chyba koniecznie chcą jakieś dyktando tutaj napisać. Jest jeszcze jeden, tak zwany false killer whale, czyli taka... Przepraszam, Ewelina, no, że Ci tylko przerwę, bo napisała nam jedna z osób, że nie da się dodać zdjęcia w komentarzach do live'a. Jeżeli się ich nie da dodać, to bardzo proszę, napiszcie nam w tej chwili, jakie to były zwierzęta, z którymi nurkowaliście, a po live'ie na pewno do komentarzy można dodać zdjęcia, także gorąco liczymy na to, że te zdjęcia jednak zobaczymy, po prostu, że nam je dodacie po live'ie. Dobra. No dobra, to jeszcze ostatni przykład na to, jaka jest ta radosna twórczość naukowców, jeśli chodzi o nazwy co wszystkie. Co to jest? To jest tak zwany false killer whale, czyli zwierzę, które jest bardzo podobne pozornie do orki w momencie, kiedy je widzimy na powierzchni. Bo orka to właśnie jest killer whale. No ale po polsku, żeby było łatwiej, nazwano go szablogrzbietem waleniożernym. Tak, jeden z moich ulubionych przykładów. Muszę się mocno skupić, żeby w ogóle... Szablogrzbietem waleniożernym. Waleniożernym. Ale to dlatego, że zjada walenie, czy... Może atakować jakieś małe wieloryby, tak, i delfiny. No cóż, no ale dobra. Powróćmy do tej megafauny. Co to faktycznie jest ta megafauna? No tutaj, jak sama nazwa mówi, mega, czyli chodzi nam o coś dużego, no i fauna, czyli chodzi nam o zwierzęta. Czyli najprościej mówiąc, chodzi o wszystkie duże zwierzęta. No tylko no, trzeba sprecyzować, jak duże znaczy duże. No i tutaj naukowcy nie zawsze się zgadzają. Zgadzają się co do tego, że te zwierzęta zawsze
muszą być widoczne gołym okiem. Nie możemy, żeby je zobaczyć, nie musimy używać mikroskopu na przykład. Mhm. A tak dokładnie to są różne definicje. Jedni mówią, że to jest wszystko, co jest, co pływa no w tym momencie w oceanie i jest większe od niż 2 centymetry. Inni mówią o 20 centymetrach, a jeszcze inni o 2 metrach. Także tutaj się trzeba własną definicję ułożyć. No my powiedzmy dla naszych nurkowych celów, że jest to wszystko, co możemy po prostu zobaczyć bez wysilania się jako nurek. Czyli w praktyce to jest wszystko, z czym lubimy nurkować. Mogą być to wieloryby, delfiny, rekiny, żółwie, ryby, meduzy, ośmiornice, kraby, homary, co tylko tak naprawdę sobie wymyślimy i znajdujemy na zdjęciach. Czyli to pojęcie mega jest takie bardzo względne w tym momencie. Tak, bardzo. No dobra. No to jak już mówiłam o tych dużych, to może tym razem wy mi powiecie, jakie jest największe zwierzę na świecie? Pojawiło nam się bardzo ciekawe pytanie, może poczekamy na wasze odpowiedzi, jakie jest największe zwierzę na świecie, a ty w tym momencie przy delfinach możesz odpowiedzieć nam, czy słyszałaś o delfinie płetwonosym? No o płetwonosych to akurat jeszcze nie słyszałam, ale jestem otwarta na radosną twórczość, bo to różnie bywa. Okay. A mamy jeszcze jedną bardzo ciekawą definicję megafauny. Jak to u wędkarzy, wszystko jest wielkie. Tak, dokładnie. I to jeszcze im dłuższa jest historia, tym większe się staje. Ta ryba to była tak. Mamy jeszcze komentarz, po co wprowadzać nowe pojęcia, skoro jest systematyka? No, ale to nie jest nowe pojęcie, w żaden sposób. Pojęcie megafauny jest stosowane w oceanografii od dawien dawna, w zasadzie od początku. Cała fauna jest podzielona także pod względem rozmiarów. I tutaj mamy zarówno tą mejofaunę, mikrofaunę i tak dalej, i tak dalej. Tylko po prostu w zależności od tego, jakie kto badania prowadzi, no taką definicję przyjmują. To się zmienia na przestrzeni czasu, ale też w zależności od tego, jakie gatunki kto bada. Najczęściej jest to rozumiane od 2 cm w górę, bardzo często od 20 cm, czasem inaczej. Mhm. Tu już mamy typy na odpowiedzi, mamy tak, że sum jest królem wód, mamy też różne inne typy, mola, manty, rekin, leopardzi, białotwę, a to nie, to chyba Agnieszka nam pisze, z kim nurkowała. A, chyba tak. Okej, a odpowiedzi mamy, tu mamy wiele dobrych odpowiedzi, płetwal błękitny i oczywiście jest to prawidłowa odpowiedź. Tak jest, jak najbardziej. Prawidłową odpowiedzią jest płetwal błękitny, bądź jak to woli blue whale, dla tych, co spotkali go za granicą, co chyba generalnie każdy, jeśli miał taką przyjemność. Wygląda to zwierzę w ten sposób. No i tak patrząc na niego z góry. No. Ja muszę cię uświadomić, bo myślę, że ty też nie byłaś świadoma, ale jednak jest jeszcze inna odpowiedź na to pytanie i podała nam ją Agnieszka, mianowicie, że potwór z Loch Ness. No, nie przymierzałam jednego do drugiego, więc ciężko powiedzieć. W sumie nigdy nie sprawdzałam, jak duży miał być potwór z Loch Ness. No ale dobra, powracając do płetwala, to tutaj patrząc na niego z góry, z lotu ptaka, w zasadzie drona, no to nie widać tak bardzo jego skali. Ale jakby go tak przyłożyć do obok nurka, no to się okazuje, że to jest naprawdę duże zwierzę. Ma jakieś ponad 30 metrów długości. I okazuje się, że samo serce takiego wieloryba jest tak duże, jak taki mały osobowy samochód. A z kolei język płetwala błękitnego waży mniej więcej tyle, co słoń. Co więcej, jakby położyć takiego płetwala na wadze, no tylko nie róbcie tego w domu, tak w razie czego, no to będzie taki wieloryb ważył mniej więcej tyle, co 40 słoni. Takie zwierzę nie ma szans życia na lądzie, to jest jedynie możliwe w oceanie. O kurczę. Faktycznie, fascynujące. A powiedz mi jeszcze, bo ja bym chciała wrócić do tego różowego delfina.
Kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że kiedyś porozmawiamy, myślę, że to jest dobry moment, o właśnie twoją pracę z delfinami. Pracowałaś z delfinami. Jak to w ogóle wyglądało? Jak najbardziej. No więc przez jakiś czas prowadziłam wycieczki tak zwane dolphin watching, czyli takie wycieczki właśnie na oglądanie delfinów i wielorybów. No, pływaliśmy takimi malutkimi łodziami, no nie aż takie malutkie, mogły zabrać jakieś 12 osób na wycieczkę. Ja tam byłam przewodnikiem, no więc pływałam na takiej łódce i wypatrywałam, gdzie w okolicy można znaleźć no, czy delfiny, czy wieloryby, czy cokolwiek innego udało się akurat wypatrzeć. No jak znajdowaliśmy takie zwierzęta, podpływaliśmy bliżej, jeżeli delfiny chciały podpłynąć bardzo blisko do nas, to nieraz się zdarzało, że po prostu skakały tuż przy dziobie albo tuż za nami. Jeżeli nie miały ochoty, no to trudno, oglądaliśmy je z daleka i dawaliśmy im święty spokój. Jeszcze mam kilka zdjęć. Jak to mniej więcej wygląda? Czy coś naprawdę na takich wycieczkach można zobaczyć? I generalnie tak, delfinów widzieliśmy bardzo dużo. Powiedziałabym, że latem to tak ponad 90% wycieczek faktycznie widziało delfiny. No, czasem były to takie super pokazy z wyskakującymi z wody delfinami i tak dalej. Czasami one po prostu przepływały. No i też jest ich to prawo, nie chcieliśmy im tam za bardzo przeszkadzać w ich życiu. No, czasami zdarzały się wieloryby, ten tutaj na górze to jest tak zwany minke whale, czyli wieloryb karłowaty, o ile dobrze pamiętam po polsku. Bardzo rzadko, ale też czasami się zdarzały inne, większe wieloryby, jak na przykład taki mały humbak, który nas odwiedził. No i dwa razy do roku, to jest coś, czego mało kto sobie zdaje sprawę, ale w Portugalii i też zresztą w Hiszpanii, dwa razy do roku można zobaczyć orki. One podróżują z Atlantyku do Morza Śródziemnego na wyżerkę generalnie. Podążają za tuńczykami. Niesamowite. No, ale poza tym ja jeszcze pracowałam też przez jakiś czas na promie, takim dużym promie, który pływał pomiędzy Anglią, Hiszpanią, Francją i Irlandią. No i na tym promie wypatrywałam też właśnie i wielorybów, i delfinów. No i po pierwsze starałam się pokazać też ludziom pływającym na promie, żeby zobaczyli tego pierwszego swojego w życiu delfina czy wieloryba, ale poza tym zbierałam też dane naukowe, no żeby jak najwięcej się dowiedzieć na temat tych zwierząt, gdzie się je spotyka, kiedy, czy są w dużych grupach, czy w małych. Generalnie staraliśmy się zbierać wszystkie informacje, jakie udało nam się zobaczyć, chociaż no nie jest to super proste, bo jesteśmy na dużym promie, na najwyższym piętrze, no to z wysokości kilku pięter trzeba się wpatrywać w te zwierzaki, dlatego no, jakby lornetki były tutaj bardzo istotne. No i poza tym tam też prowadziliśmy różne prezentacje na temat ssaków morskich, żeby pokazać ludziom, że te zwierzęta też istnieją po drodze, że w ogóle można je zobaczyć, bo mało kto sobie zdawał z tego sprawę. A tak, jeszcze znalazłam jeszcze jedno zdjęcie, to jeszcze za chwilę ci dam pytanie zadać, tylko któregoś dnia nad statku wspomniałam znajomemu, że tęskni mi się za nurkowaniem, że fajnie jest i w ogóle, bo oglądam te wieloryby, ale chciałabym zanurkować. No to następnego dnia czekał na mnie zestaw cały sprzętu nurkowego. Chciałam zapytać o to, jakby skąd ci się w ogóle wzięło takie zainteresowanie, bo to takie raczej nietypowe, żeby gdzieś na promie wypatrywać delfinów, wielorybów, jakby jak skąd się wzięło to twoje zainteresowanie? Znaczy wiesz co, no od zawsze marzyło mi się oglądanie delfinów i praca z delfinami już od małego. Jeszcze... Ja myślę, że w nas się marzy, ale jakby tobie się to udało i właśnie powiedz nam, jak to się stało. Może tak, jasne, marzyło mi się od dziecka, faktycznie wielu to te marzenia jakoś przechodzą, mi nigdy nie przeszły i w momencie, kiedy wybierałam studia, postanowiłam, że będę studiować oceanografię. Co prawda na oceanografii bardzo szybko starali mi się troszeczkę to wybić z głowy, jednak większość wykładowców miała pogląd na moje marzenie o pracy z delfinami taki, że ha, 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 i tak nic ci z tego nie wyjdzie.
i zapomnij generalnie. No ale odezwała się we mnie taka natura typowego Polaka, jak to ja nie dam rady. No i później jak już poszłam na dalsze studia magisterskie za granicę, tam jakby sprawa była zupełnie inna. Bardzo szybko, normalnie w ramach zajęć, miałam zajęcia o ssakach morskich, mieliśmy wypady właśnie na takie oglądanie delfinów, wielorybów. No i później robiłam też pracę magisterską, którą zaraz Wam zresztą pokażę. A tutaj jeszcze kilka fotek z, właśnie z tego promu, co tam tak naprawdę można było zobaczyć. To są faktycznie zdjęcia, które tam zrobiłam stojąc na pokładzie na tym najwyższym piętrze. Także na co dzień widzieliśmy delfiny i to w zasadzie praktycznie każdego dnia delfiny wyskakujące i bardzo często przepływające w stronę promu, bo po prostu były zainteresowane i chciały sprawdzić, co tam się dzieje. Czasem widzieliśmy też wieloryby. Co jest ciekawe, koło Hiszpanii tam jest jedno z miejsc, które jest najlepszym miejscem na świecie do oglądania tych właśnie wielorybów, które widzicie. One ładnie się nazywają Cuvier's Big Whale albo Val Cuviera. No to są takie wieloryby z takim dzióbkiem i dwoma małymi zębami. Dosyć rzadkie stworzenia, bardzo rzadko je się widuje i przez wiele, wiele lat wiedzieliśmy na ich temat głównie z martwych osobników, które gdzieś tam morze wyrzucało na plażę. Aż w pewnym momencie okazało się, że na przykład właśnie koło Hiszpanii są idealne warunki dla nich i bardzo często je się widzi właśnie nawet przepływając promem. Więc to jest jedno z najlepszych miejsc na świecie, żeby je obserwować. I faktycznie widzieliśmy je dosyć często. O, i czasem nawet się zdarzały basking sharks, czyli te pięknie nazwane też po polsku długoszpary. No ale dobra. W takim razie, jak już doszło do tematu mojej magisterki, no to właśnie, co tam takiego robiłam? No więc pływałam sobie taką właśnie łódką. Na tej łódce zbieraliśmy różne dane. Czyli zbieraliśmy dane z GPS-a, generalnie gdzie pływamy i też informacje, gdzie spotykaliśmy różne delfiny. Zawsze był też ktoś odpowiedzialny za spisywanie różnych danych na temat delfinów. Właśnie jak były duże grupy, jakie to były delfiny, czy tam wieloryby, co one robiły, czy widzieliśmy młode, a może jakieś noworodki, co nam się wydaje, w co te delfiny były zaangażowane, z której strony, w którą podróżowały. Także wszystko, co udało nam się wyczytać z naszego spotkania, było zanotowywane. No i poza tym jeszcze robiliśmy zdjęcia. Staraliśmy się sfotografować delfiny, bo było nam to potrzebne do tak zwanej fotoidentyfikacji. No i teraz Wam pokażę. Przepraszam, przerwę, jakbyś mogła wrócić do tego zdjęcia, bo też pojawiają się komentarze. Ty jesteś jako pierwsza tutaj tak, na tym pontonie. Drugi to jest Mariusz, więc jakby dementujemy, że ten smutny to pewnie student. Ja wtedy byłam studentką, więc tutaj wyrabiam normę. I myślę, że Ewelina jako studentka była zachwycona swoją pracą wtedy, także myślę, że to nie. Ten smutny to nie student. Ten to jest jakiś przypadkowy gościu, ale ten z tyłu to się z kolei nazywa Ricardo. No dobra. Okej, okay, jak już sobie wyjaśniliśmy, kto jest kto. Tak, kto jest kto, tak. Musisz mu zmienić minę na następnej grafice. Zdecydowanie. No dobra. Okej, okay. No teraz jak już pozbieraliśmy te fotografie z tych delfinów, no to po co nam to wszystko było? No bo informacje jesteście sobie w stanie łatwo wyobrazić, no że sprawdzamy, co tam się działo z delfinami, które widzimy. No ale te zdjęcia były nam bardzo, bardzo potrzebne, a szczególnie mi, bo właśnie na tym polegała moja praca magisterska. Porównywałam pomiędzy sobą fotografie, które zrobiliśmy z wielu lat. No i tak jak popatrzymy na te dwa zdjęcia, które mamy tutaj, jedno jest zdjęciem z 2011, drugie z 2013 roku i przedstawiają tego samego delfina. Skąd o tym wiem? No bo delfiny, tak jak my mamy charakterystyczne odciski palca, albo jak możemy się rozpoznać na przykład po twarzy, już na pierwszy rzut oka, no to tak delfiny możemy rozpoznawać po wcięciach, które są na ich płetwach. Co prawda znam ludzi, którzy jakieś takie swoje lokalne, znajome delfiny też po twarzy rozpoznają, no ale to już nie jest takie proste, trzeba być wtedy naprawdę lokalnym ekspertem. No ale tak normalnie
to właśnie patrzymy na te płetwy. Po pierwsze, to dlatego, że to są części delfinów, które najczęściej wystają ponad wodę, więc najłatwiej jest je sfotografować. Po drugie, dlatego, że na nich zostają ślady. Jak delfin się urodzi, to ma normalną taką gładką płetwę, jaką sobie wyobrazimy. Ale w ciągu swojego życia, poprzez to, że się czasami bawią przy użyciu zębów, przez to, że czasami walczą, ocierają się o skały, czasami je dopadną jakieś drapieżniki, te wszystkie takie spotkania zostawiają ślady na ich płetwach. No i to, na co najpierw zwracamy uwagę, to są takie wcięcia na tej tylnej części płetwy. Tam, jak zobaczycie, widać takie nadgryzienia, wcięcia i tak dalej. Nie? I to jest coś, co zostaje im na całe życie. To się już nie zmienia, to nie odrośnie. Więc jest takim wyznacznikiem, który tam na pewno będzie. Możemy też patrzeć na takie drobne zadrapania, tak jak tutaj, widać i na jednym, i na drugim zdjęciu są, ale takie zadrapania mogą się zaleczyć. Czasami to zajmie kilka tygodni, czasami kilka lat, ale one mogą zniknąć, więc to jest tylko taka pomoc, że dodatkowe, taka dodatkowa informacja, która pozwala nam potwierdzić, że to jest ten sam delfin. Niektóre delfiny mają też jakieś charakterystyczne blizny, tak jak ten tutaj. Wezmę sobie kropeczkę. W tym miejscu jest blizna, nie mam pojęcia od czego, ale jak widać przez 2 lata w żaden sposób ta blizna się nie zagoiła. Jest na tyle głęboka, że prawdopodobnie zostanie na bardzo długo, a może i na zawsze. Więc jak sobie popatrzymy na te wszystkie rzeczy, to jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to jest ten sam delfin, czy to nie jest ten sam delfin. No i właśnie teraz pytanie do Was. Zobaczcie na te 2 zdjęcia i pomyślcie, czy to jest ten sam delfin, czy to nie. To w trakcie, jak poczekamy na odpowiedzi i na Wasze typy, czy to jest ten sam delfin, czy nie, mamy pytanie, czy australijska rafa koralowa to też megafauna? Rafa koralowa, powiedziałabym, że to jest raczej cały ekosystem, ale zawiera dużo megafauny. No bo cała rafa koralowa, no to tam jest mnóstwo różnych zwierząt, tak? Jest ta podstawa z koralowców, są jakieś ryby, które tam mieszkają, ssaki i tak dalej. Myślę, że chodziło o danej osobie, o koralowce po prostu. No i tutaj jest sprawa znowu troszeczkę dyskusyjna, powiedziałabym, bo taki pojedynczy, malutki polip koralowca, taki pojedynczy żyjątko, no to na pewno nie możemy go nazwać megafauną, bo nie widzimy go kołem okiem, nie ma na pewno nawet 2 centymetrów. Ale jeżeli już mówimy wtedy o jakby zespole całej kolonii koralowców, no to już jest to całkiem duże stworzenie, wtedy możemy to rozważać też jako megafaunę. Czyli generalnie koralowce, jakbyś mogła też wyjaśnić tutaj wszystkim, którzy nas słuchają, to też zwierzęta. Tak, jak najbardziej. Okej, mamy też komentarz od Marty, że w Muzeum Natury i Człowieka w Monachium jest model serca płetwala i można do niego wejść. To jest taka... Widziałam zdjęcia w internecie, faktycznie jak są tętnice takiego płetwala, tam spokojnie dziecko sobie przejdzie i pójdzie jak przez labirynt. To też jest niesamowite. Mamy również komentarz a propos rozpoznawania po płetwach, że nurków też poznajemy po płetwach. No tak. Szczególnie przewodnika. Tak, szczególnie przewodnika, albo jak mają podpisane te płetwy. Tak, no, nie pójdź za mną, też się zgubiłem. Tak. Typy na odpowiedzi na pytanie, czy to jest ten sam delfin, mamy takie, że to ten sam delfin. Na razie nie mamy takich, nie mamy nikogo, kto by twierdził inaczej. No i super. Myślę, że możemy rozwiązać tą zagadkę. No i super, tak, faktycznie jest to ten sam delfin. Jeżeli ktoś miał tam jakieś niepewności, to już Wam pokażę dlaczego. Przede wszystkim patrzymy na to wcięcie. Tutaj z tyłu jest takie jedno podłużne wcięcie i na górze takie 3 ząbki, które wyglądają tak naprawdę jak taka korona. Dlatego tego delfina nazywałam księciunio. No, ale jeżeli... Nadawałaś im, rozumiem, swoje imiona. Czasami.
czasami, takie robocze. Normalnie miały numery, ale niektórym, jak już je widziałam częściej, także faktycznie widziałam, o, to na pewno jest ten, co takim nadawałam takie jakieś imiona, nazwy, ksywki. Jeżeli kogoś zmyliły takie podłużne zadrapania, to są właśnie takie drobne zadrapania, które mogą się zaleczyć i tak swoją drogą to są zadrapania od innego delfina, po prostu ślady zębów, także musiały albo się bawić, albo walczyć i tak zostały. No dobra, to jeszcze jedno, tu jak najbardziej się zgadza, to teraz tutaj mamy cztery zdjęcia i które z nich przedstawiają tego samego delfina? Okej, okay, to znowu damy Wam chwilkę na odpowiedzi. Jesteśmy ciekawe Waszych odpowiedzi. Które z tych zdjęć przedstawiają tego samego delfina? A ja w międzyczasie chciałabym Ci się zapytać, jak to jest z tą tak zwaną białą orką? Wiemy, że to jest na pewno stworzenie legendarne. Wiemy, że statki mają swoje... jakby swoje imię, tak, biała orka, ale jak to jest z tą białą orką? Czy ta biała orka faktycznie istnieje, czy nie istnieje? Jako osobne zwierzę to nie. Przy czym być może kiedyś ktoś zobaczył białą orkę w sensie albinosa, kto wie, być może. Inne, co mi przychodzi do głowy jeszcze, to belugi, to są białe delfiny, no przy czym one nie mają takich charakterystycznych sterczących płetw, więc nie sądzę, żeby ktoś je nazwał orkami. No ale dawniej też za dużo tych zwierząt, myślę, nie widziano. Jeżeli ktoś widział przez chwilę wystający kawałek zwierzęcia na statku, no to być może gdzieś tam nazwali je tymi mitycznymi stworami. Mamy jeszcze jedno bardzo ciekawe pytanie. Jak to jest możliwe spotkać ponownie tego samego delfina na takim obszarze wody? Czy one mają rewiry? No właśnie, to jest jedna z rzeczy, które starałam się dowiedzieć tam w Portugalii, robiąc pracę magisterską, czy tam mamy delfiny, które powracają w to samo miejsce, czy mamy tak zwane delfiny rezydentne, które faktycznie siedzą mniej więcej w tym samym miejscu. Bo w niektórych miejscach na świecie faktycznie tak jest, że trzymają się głównie w jednej zatoce albo na jednym wybrzeżu i czasami sobie odpływają gdzieś indziej, ale później wracają. Także tak, czasami jest tak, że bez problemu możemy znaleźć przez wiele lat te same zdjęcia tych samych delfinów. Do tego, jak tutaj było, to za chwilę dojdę. Okej, mamy kilka odpowiedzi, więc ja najpierw pokażę kilka odpowiedzi, a potem poprosimy Ciebie o rozwiązanie. Dobra. Mamy tak, że B i C to jeden, a A i D to drugi. Mamy też odpowiedź, że B, C i D, ale w większości mamy odpowiedzi B, C, tu mamy też B, C, tu mamy B, C, dalej mamy B, C. Także myślę, że obstawiamy B, C. No i przy okazji serdecznie pozdrawiam Kasię, która podała tę odpowiedź, bo zupełnie nie jest związana z nurkowaniem. Kasiu, bardzo się cieszę, że jesteś z nami dzisiaj. Okej, okay, odpowiedź. Dobra, okej. Okay. I tu jest jak najbardziej właściwa odpowiedź. To faktycznie zdjęcie B i C przedstawiają tego samego delfina. Czemu do tego nie dochodzi A? Bo jak popatrzymy na... już sobie wezmę tylko laserek. Jak popatrzymy na sam czubek płetwy, to myślę, że to jest najbardziej widoczne, ona nie jest ścięta, a w tych pozostałych jest. Jeśli chodzi o zdjęcie D, to ono też przedstawia po prostu jeszcze innego delfina. Co prawda też ma kilka wcięć, być może u Was do końca na tych małych ekranach nie do końca jest to widać, te wcięcia są ułożone w inny sposób, mają inny kształt po prostu, ale może to po prostu nie widać na małych wyświetlaczach. No dobra. No to jak widać, da się porównywać tak w ten sposób delfiny. Można sobie zobaczyć, że niektóre z nich to są te same albo nie te same. I w ten sposób możemy stwierdzić, czy one właśnie w to samo miejsce wracają, czy też nie. No i ja, jak się zajmowałam tą swoją pracą magisterską, to tak przejrzałam sobie i porównałam ze sobą 11 tysięcy takich zdjęć. O Jezu, jak długo to by trwało? Kilka miesięcy.
Tak, każdego jednego dnia generalnie siedziałam i przeglądałam i przeglądałam. To były zdjęcia po prostu z kilku lat. Tam było, o ile dobrze pamiętam, 6 czy 7 lat zdjęć. No i w ten sposób z tych 11 tysięcy zdjęć znalazłam 173 takie osobne, indywidualne delfiny, z których część była widziana kilka razy. Co prawda okazało się, że nie mamy tam rezydentów, nie mamy takiej właśnie lokalnej populacji, która by cały czas tam siedziała, ale około 35% delfinów regularnie powraca w to miejsce. Więc to nie tak tylko, że sobie przepłynęły i popłynęły dalej, chociaż faktycznie większość w tamtym konkretnym miejscu tak robi, jest tam przypadkiem i płynie sobie gdzieś zupełnie inne miejsce, ale jednak jakieś 30-40% z nich bywa tam regularnie. Niektóre z nich widzieliśmy jakieś 5 lat, inne 8 lat gdzieś tam pod rząd, także naprawdę zdarzają się takie, które dosyć często wracają. Po co tam wracają? No właśnie, wygląda na to, że wracają na wyżerkę, najeść się ryb, ale też niektóre w okolicy widać, że rodzą młode, bo w okresie letnim widzieliśmy też noworodki delfinów. No i biorąc pod uwagę te różne dane, które tam robiłam, to też posiedziałam na komputerze i stworzyłam taką mapę tak zwanych hotspotów, czyli miejsc, w których było największe prawdopodobieństwo spotkania tych konkretnych delfinów, czyli delfinów butlonosych. No i jak popatrzymy na taką mapkę, to na górze mamy wybrzeże Portugalii, to jest zachodnie Algarve, czyli tak w Portugalii jak najbardziej na południowy zachód da się dotrzeć, to tutaj jest sobie Sagres i to właśnie w Sagres robiłam swoje badania. No i stamtąd wypływaliśmy łódką dookoła w różne kierunki i spotykaliśmy te delfiny. Jak tutaj popatrzymy, to tutaj już jest przedstawione właśnie prawdopodobieństwo spotkania tych delfinów butlonosych. No i czerwonymi kropkami, czy tam obszarami, pokazane są najbardziej prawdopodobne miejsca. Później żółte, no to troszeczkę mniej, a ten niebieski to tam jest najmniejsze prawdopodobieństwo spotkania tych delfinów w terenie, który badaliśmy. No i teraz tak patrzymy, że te czerwone miejsca, no co prawda takie żółtawe gdzieś tam jest blisko wybrzeża, czasami faktycznie bardzo blisko delfiny też podpływały, ale przede wszystkim tutaj w jednej linii układają się właśnie te czerwone kropki. No i zaczęliśmy się zastanawiać, czemu te czerwone kropki są akurat tam. Ale jak popatrzymy, tutaj być może zobaczycie, że są takie ciemno-niebieskie linie i ta linia idzie dokładnie wzdłuż tych czerwonych kropek. To są linie batymetryczne, czyli właśnie przedstawiają nam głębokość i ta konkretna jest mniej więcej, no one może tak, kropki są pomiędzy 100 metrem głębokości a 200 metrem głębokości. Czyli to jest miejsce, gdzie na początek jak idzie dno, ono co prawda się zagłębia, ale idzie to spokojnie, a później jest taki nagły spad, tak zwany stok kontynentalny, gdzie bardzo często obserwowaliśmy zjawisko upwellingu, czyli zimne wody, pełne różnych związków odżywczych, co jakiś czas przy odpowiednich wiatrach wypływały na powierzchnię i tam była jedna wielka wyżerka. Przez to, że było tam mnóstwo związków, było później więcej fitoplanktonu, fitoplanktonem żywił się zooplankton, później większe ryby, no i to właśnie przyciągało delfiny. Po prostu było tam bardzo dużo pożywienia i dlatego najprawdopodobniej one tam sobie siedzą. Niesamowite. A jeszcze w temacie fotoidentyfikacji, to powiem Wam, że nie tylko delfiny tak identyfikujemy po zdjęciach, po jakichś konkretnych częściach ciała, to działa na wiele innych zwierząt. Na rekiny wielorybie, na które patrzymy czasami z boku i tam się robi fotografie, tak jak tutaj taki czerwony kwadracik pokazuje, widać układ tych różnych kropeczek i paseczków, też jest charakterystyczny dla każdego indywidualnego zwierzęcia. Zresztą naukowcy z NASA kiedyś wypożyczyli biologom swój program do analizy i wyszukiwania gwiazd i ponoć świetnie się sprawdza w tym, żeby właśnie wyszukiwać na zdjęciach konkretne wzory, żeby właśnie rozpoznawać te wieloryby. Takie rzeczy też się robi na mantach. Fotografuje się je od spodu i porównuje właśnie układ kropek, ciapek, plamek i tak dalej.
Chyba takim najbardziej klasycznym przykładem to są humbaki, które wystawiają swoją płetwę i przed tym jak zanurkują, jak im zrobimy zdjęcie, to te płetwy też są charakterystyczne. Ale też są takie zwierzęcia, o których mniej osób wie, czyli na przykład to, że w ten sposób rozpoznajemy żółwie po twarzy. Jak zobaczycie takie różowe krateczki, łuski, które tam obrysowałam, no to właśnie one mają też taki charakterystyczny układ, przy którym możemy indywidualne żółwie znowu stwierdzić, który jest który, nadać im imiona i wiedzieć, o, cześć Charlie, cześć Franek, fajnie jest. Ale tak samo jeszcze też się koniki morskie rozpoznaje i o dziwo, coś co jest mnie bardzo zaskoczyło, to ośmiornice. Niektóre ośmiornice też w ten sposób można rozpoznać. I tak jak na przykład na dole mamy taką żółtą ośmiornicę w ciapki, w kropeczki, blue ringed octopus, no to o ile te ciapki mogą sobie zwiększać, zmniejszać troszeczkę średnicę, grubość i tak dalej, to ich układ pozostaje stały, więc tak samo można je rozpoznać. Albo ta ośmiornica na górze, którą zawsze znałam pod nazwą Mimic Octopus, ona też ma takie ciapki na głowie i też są one właśnie takie stałe i charakterystyczne. Ale przygotowując się do tej prezentacji, znalazłam jeszcze jedną ciekawostkę, którą się koniecznie chcę podzielić, a mianowicie znalazłam tym razem łacińską nazwę tej ośmiornicy. Zazwyczaj nie przepadam za łacińskimi nazwami, ale tutaj ta mi się bardzo spodobała. Okazuje się, że Mimic Octopus jest pięknie nazwana Wunderpus Photogenicus. O Jezu. Pięknie. Brzmi to, jakby ktoś sobie żartował generalnie. No ale cóż. Mamy dwa bardzo ciekawe pytania. Chciałabym jakby zatrzymać się tu na moment, bo to jesteśmy jeszcze przy tych naszych delfinach. Ciekawym rozwiązaniem monitoringu delfinów, jak i innych ssaków morskich, byłoby rozstawienie siatki rejestratorów C-Pod. Czy brałaś udział w takim lub podobnym przedsięwzięciu? Ja przyznaję szczerze, nawet nie wiem, co to jest ta siatka C-Pod. Ty pewnie wiesz. To będzie związane z badaniami akustycznymi, nasłuchiwaniem bardziej delfinów, wielorybów. Niestety nie miałam okazji brać praktycznie udziału w badaniach akustycznych. Chociaż miałam troszeczkę na zajęciach, na studiach takich podstaw z podstaw. I jeszcze jedno pytanie. Jak ci się udało przejrzeć 11 tysięcy zdjęć i zidentyfikować 173 sztuki? Czy brałaś zdjęcie na warsztat i szukałaś w pozostałych 10 999? Praktycznie tak. Przeglądałam najpierw jeden folder, z którego określałam te pierwsze zdjęcia, miałam już jeden folder sobie odłożony, w którym wiedziałam, że to są na pewno te, które są dobre i były jeszcze takie odłożone, które były pod znakiem zapytania, że być może kiedyś będę w stanie je rozpoznać, ale na razie te zdjęcia są zbyt słabe. No i później patrzyłam na kolejny, pierwszy, który widziałam, że było dobre zdjęcie, no to przeglądałam, patrzę, czy to ten nie, no dobra, to znaczy, że to jest nowy i dokładam go do katalogu. I tak przeglądam kolejne z tymi, jak jest dobry, no to dokładam do katalogu, jak nie jest, no to idziemy dalej, być może pójdzie do kupki na potem. No i tak siedziałam i dziubałam to ręcznie przez dosyć długi czas, tak. Szacunek za ambicje zatem dla ciebie. Dziękuję. Tak, również ja podziwiam cię strasznie, ja ci to mówię przy każdej okazji, ale po prostu mój podziw dla ciebie nieustannie po prostu rośnie. Zapomniałyśmy o jednej rzeczy bardzo ważnej na początek. Tutaj pan Michał mi o tym przypomniał, pisząc bardzo krótko, Bruksela pozdrawia. Za każdym razem na naszych live'ach na samym początku robiłyśmy ankietę, z jakiego jesteście miasta. Bardzo proszę, napiszcie nam szybciutko w komentarzach, z jakiego jesteście miasta. Jeżeli za granicą, to napiszcie miasto i kraj, bo tu zbieramy sobie takie ogólne statystyki, skąd jesteście i będzie nam to bardzo pomocne, a jakby uciekło mi to na początku. Także bardzo was proszę teraz o to. A my lecimy dalej. A my lecimy dalej, to teraz sobie polecimy do tego stworzenia. Ha, w międzyczasie też, jak ktoś już wie, coż to takiego jest, to może nam napisać. A ty jak sądzisz, Irena? Tak, ja myślę, że to też będzie bardzo dobre pytanie, żebyście nam napisali, co to za zwierzę. Ja ci powiem, i o tym też rozmawiałyśmy, bo nie podałaś mi dobrej odpowiedzi, ponieważ dla mnie to jest po prostu krowa morska. Opowiedz nam historię z tą krową morską. Jak to właściwie jest z tą krową morską?
No więc tak, ja bym powiedziała, że to, co mówisz, nie jest złe, bo faktycznie te stworzenia też nazywa się obecnie krowami morskimi, chociaż tak właściwie biologicznie, no to krowa morska była jeszcze innym stworzeniem. Faktycznie blisko spokrewnionym była, bo niestety dzięki działaniom ludzi już wyginęła. Krowy Czyli morskie. Nie jest to krowa morska. No, pospolicie jest też nazywane krową morską, ale taka oryginalna krowa morska to faktycznie żyła sobie troszeczkę wcześniej. Znaczy, żyła sobie bardzo długo, bo prawdopodobnie jeszcze sobie żyła od czasów zlodowacenia i tak się utrzymywała w zimnych rejonach i było jej całkiem nieźle, aż w końcu w chyba XVIII wieku przypłynęli tam ludzie. No i jako, że takie krowy morskie były dość dużymi, powolnymi stworzeniami, ufnymi, bo faktycznie wyglądały podobnie do tego stworzenia na zdjęciu, ale były dużo większe, bo miały nawet 9 metrów długości, także były naprawdę ogromne, mogły ważyć nawet 10 ton. No więc dla takich podróżników, dla ludzi, którzy tam przybyli, no to był łatwy kąsek, kawał mięsa, kawał tłuszczu, który można było użyć. No więc niestety bardzo szybko je wybili i o ile dobrze pamiętam, to chyba w ciągu 30 lat tak naprawdę przetrzebili całą populację i niestety krowy morskie, takie te oryginalne, krowy Stellera tak zwane, wyginęły. Okej, okay, to już patrzymy, jakie mamy od Was komentarze. Pierwsze i najwięcej oczywiście jest krowa morska, więc już wiemy, że nie jest to krowa morska, że krowy morskie wyginęły. Mamy typy o matko długąg, tak, mamy, tak. Dalej mamy długąg, krowa morska, mamy manat, tutaj mamy też manat, mamy bóbr, no nie, bóbr raczej nie. Boberek. Mamy manat, moje ukochane, manat, krowa morska, no już wiemy, że nie krowa morska, krówka, no już wiemy, że nie krówka. To powiedz nam, Dobra. Co tu nurkowałam z manatami, by okej. Okay. To powiedz nam, cóż to jest? Faktycznie pojawiło się kilka dobrych odpowiedzi. Jest to manat. To jest akurat manat, którego spotkałam na Bahamach. To są bardzo, bardzo wdzięczne stworzonka do nurkowania, bo podpływają blisko nurków. I to są jedne z tych stworzeń, które faktycznie same z siebie, to nie to, że nurkowie za nimi gonią, nie, one faktycznie bardzo często same przypływają, bo mają słaby wzrok, a są ciekawskie, więc po prostu potrafią przypłynąć do ciebie i spojrzeć tak zupełnie z bliska, co ty tam jesteś, co ty tam kombinujesz, co to za bąble lecą, a czasami wręcz z bani można dostać od takiego manata. A to w takim razie powiedz nam, bo pojawiały się jeszcze inne odpowiedzi i poza takimi oczywistymi, że nie jest to oczywiście bóbr ani dziobak alfa. Diugonie się pojawiały, tak. Pojawił się długąg, pojawiło się długoń, właśnie manat czy ten manati. Jaka jest różnica między nimi? Więc tak, manat i manati to dokładnie to samo, tylko po prostu w różnych językach. Także tak. Tu mamy jakby sprawę załatwioną. Długoń i diugoń zdaje się też. No, diugoń, może tak, diugoń jest po angielsku, diugoń jest po polsku poprawnie, chociaż przyznam, że samą mnie pewnie przyłapiecie na tym, że mówię diugoń, bo jestem po prostu do tego przyzwyczajona. Za chwilkę pokażę oba obok siebie, tak że będziemy mogli zobaczyć porównanie, ale przypomniałam się tutaj jeszcze jedna ciekawostka, a mianowicie jak manaty kontrolują pływalność. Masz na to jakiś pomysł? Jak on może sobie radzić z pływalnością? Mam, ale nie powiem. Dajesz. Nie. To myślę, że wbrew pozorom możesz mieć właściwy pomysł. Okay. No bo jak już ostatnio tyle rozmawialiśmy o koprolitach, to teraz, żebyś miała dobrą prezentację, to tak, manaty, żeby kontrolować swoją pływalność, jak nazbiera im się za dużo gazów w brzuchu. Wiesz co, mamy typ z mamy komentarze. O. Tak, komentarze są właściwe. Właśnie powiedzmy delikatnie, wypuszczają gazy jelitowe.
Czyli generalnie, żeby spłynąć w dół, to taki manat, sorry, ale musi puścić bąka i wtedy się dopiero zanurza. Ja myślę, że ten komentarz, który mamy w tej chwili na monitorach, wejdzie na stałe do słownika nurkowego. Po prostu, Wojciechu, wygrałeś internety. Tylko Wojciechu, obawiam się, że w sucharze to tak nie działa, ale to oczywiście kolega mi mówił. Nie idźmy tą drogą, nie idźmy tą drogą. Dobra. Tak, hermetyczny żarty nurków. Ale dobra, jak już pytałaś o to, co, jaka jest różnica tam między manatem a diugoniem, czy tam diugongiem, jak to woli. Tak. Więc tak, tutaj macie na tych... Pierwsze pytanie, czy chyba są krótkowidzami? Wiecie co, z diugoniem niestety jeszcze nie miałam styczności, więc wam nie powiem w praktyce. Ale trzeba będzie kiedyś sprawdzić. Mhm. Dobra, to teraz tak. Po tej stronie, gdzie teraz macham, mamy manata. Po tej stronie jest diugong. I to, co, po czym jest najłatwiej je rozpoznać, to jest płetwa pyszczek ogonowa. Też. Pyszki są inne, ale przyznam, że ludziom tak czy inaczej się myli, który jest który. Więc jak spojrzymy na płetwę ogonową, to manat ma taką płetwę taką jak wiosło, a diugong ma taką jak delfin. Także to jest taka najbardziej oczywista różnica. No i poza tym te diugonie będą bardziej takie, będą właśnie pływać jak delfiny, są takie bardziej mobilne, bardziej smukłe. Manaty są takie bardziej, nie wiem, tłuste. A powiedz mi, obszar występowania? Też będą różne. Na przykład... Czyli te generalnie, jak ktoś mówi, że, bo bardzo często wiem, że ludzie jeżdżą do jakiejś określonej miejscówki w Egipcie, to to są manaty. Mhm. Diugonie. W Egipcie widzisz diugonie. W Egipcie diugonie. Okay. Manaty mogą być na przykład w Indiach, mogą być na przykład na Florydzie, Bahamy właśnie. Nie wiem, jak daleko tam zapływają, czy na Karaiby też. Okay. Tak, ale jest i gdzieś jeszcze w Afryce są manaty, bo jest kilka różnych takich lokalnych gatunków. Okej, okay. Czyli Egipt w diugonie. Tak jest. No, dobrze tak, jak widzicie na zdjęciu, macie problem, patrzcie na płetwę ogonową, jeżeli wygląda jak delfin, no to będzie diugoń. Jeżeli jest taka zaokrąglona, no to będzie manacik. Ale tak, żeby sobie fajnie poobserwować i utrwalić, no przynajmniej manaty, to jak najbardziej polecam. Jest taki portal, który się nazywa Explore i na tym portalu można obserwować zwierzęta. Są po prostu umieszczone tam streamy z różnych kamerek, zarówno nadwodnych, jak i podwodnych. Można tam sobie wybrać na przykład właśnie manaty i tam jest 6 różnych kamerek na Florydzie. No i można sobie obserwować. Jest to super, jest to bardzo relaksujące. No nie zniechęcajcie się, jeżeli włączycie, a tam akurat nie będzie manatów, no bo to jest, to są dzikie zwierzęta, także one no nie czekają tam, nie są uwięzione w żaden sposób. To jest po prostu miejsce, gdzie one zimują sobie. Nie, no jasne, oczywiście. No, także wypływają sobie na płytkie wody, żeby sobie przezimować i tam czekają na nie kamerki, więc są trochę podglądane. Ale jest to bardzo fajne i faktycznie teraz te manaty są, bo wczoraj sprawdzałam. Widziałam je zarówno z nadwody, jak i trafiłam na jednego pod wodą, a sprawdziłam tylko przez chwilę. Co prawda nie zdążyłam zrobić screena, bo zaraz szybko popłyną, ale za to jak jeszcze następnym razem wchodziłam, to akurat spotkałam nurka. Może ktoś się przyznaje, może ktoś zgubił. Tak, akurat czyścił kamerkę i odpłynął dalej. Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze, bo chciałam cię o to zapytać, ty pracowałaś również z żółwiami, też ogromnymi. Czy możesz nam powiedzieć coś o tych żółwiach, bo to też taki, chciałam powiedzieć mój konik, nie wiem, czy można powiedzieć konik o żółwiach, ale chciałam, żebyś nam tutaj pokazała te twoje żółwie. No dobra, okej, okay. Dobra, to mamy żółwia. Więc tak, jeśli o te żółwie chodzi, to no, faktycznie w różnych miejscach miałam z nimi trochę styczność i nawet czasami miałam okazję z nimi pobyć trochę w wodzie i gdzieś tam troszeczkę pomóc, czy to żółwiom, czy to pomóc troszeczkę w ich badaniach. Ten, którego tutaj widzicie, może akurat ktoś potrafi rozpoznać, zobaczymy.
to też możecie napisać. Ale to jest żółw, który nazywał się Charlie, to był nasz lokalny żółw, który mieszkał sobie na Malediwach. No i po prostu lubił sobie być mniej więcej w jednym miejscu na rafie, bardzo często go widzieliśmy, on faktycznie był właśnie sfotoidentyfikowany, więc mieliśmy pewność, że to faktycznie jest ciągle ten sam żółw. Miał jakieś imię? Charlie właśnie. Mamy jeden komentarz tego linka przepisanego do chętnych. Bardzo fajnie. Agata, bardzo dziękujemy. W komentarzu Agaty znajdziecie link do obserwacji manatów. Czy ktoś się podjął próby rozpoznawania żółwi? Oj, chyba to będzie za trudne. Ha, ha, ha. No to fajnie. Okay. Wygrałaś. Jest, tym razem zagięłam. To jest żółw szyrkretowy, albo inaczej Hawksbill. No, ale to taki szczegół. To, co za to mogę Wam opowiedzieć tutaj i co przy każdej okazji opowiadam, bo myślę, że to jest ważne, żeby sobie pewne rzeczy uzmysłowić, to jest o tym, że no niestety czasy są takie, że oceany są coraz bardziej zanieczyszczone. No i to, że nam się kiepsko nurkuje w zanieczyszczonym oceanie, to jest jedna sprawa, ale to, jak te wszystkie śmieci wpływają na zwierzęta, to jest druga sprawa i niestety znacznie bardziej poważna. No i tak jak pracowałam na Malediwach, to średnio no, raz na 3-4 tygodnie mieliśmy akcję ratunkową żółwi. Albo sami gdzieś tam podczas patrolowania rafy koralowej znajdywaliśmy takie żółwie zaplątane w sieci, albo dostawaliśmy zgłoszenia od przepływających łodzi, albo od gości resortu, którzy mówili, że bo coś tam chyba jest w wodzie, bo coś tam chlapie przy powierzchni. No i jak wybieraliśmy się, tak jak w tym przypadku właśnie z gośćmi resortu, sprawdzić, co tam takiego się dzieje, no to niestety często znajdowaliśmy żółwie, które były zaplątane w tak zwane ghost nets, czyli właśnie takie pozostawione w oceanie sieci, które albo się komuś zerwały, albo zostały porzucone. W przypadku tego żółwia zabraliśmy go na łódkę. Odplątaliśmy z resztek sieci, no ale okazało się, że niestety, ale ma uszkodzoną skorupę. No i byłam jednym z biologów morza na wyspie, drugim biologiem była Nicole, która teraz właśnie tutaj odcina żółwia, ale o ile no, jesteśmy biologami i potrafimy te żółwie rozpoznać i dużo powiedzieć na ich temat, no to nie jesteśmy weterynarzami, więc w momencie, kiedy potrzeba już leczenia takiego żółwia, no to my nie jesteśmy w stanie wiele zrobić. Całe szczęście resort, w którym byłyśmy, jak najbardziej był chętny do pomocy i wysłał nas razem z tym żółwiem do, no może nie aż tak bardzo pobliskiej, ale do lecznicy, która była nieopodal, co oznaczało tak ze 3 godziny, 4 godziny motorówką. Ale w ogóle tutaj nie było dyskusji, to było od razu, dobra, słuchajcie dziewczyny, wsiadacie, jedziecie, bierzcie tego żółwia, ratujcie go. Także to było akurat bardzo fajne. Super. No i jak zabrałyśmy tego żółwia, dotarliśmy na miejsce, tam żółw trafił na kwarantannę, teraz takie ulubione słowo, no ale po prostu musiał przeczekać gdzieś, zanim trafił do miejsca, do takiego basenu razem z innymi żółwiami, no żeby po prostu weterynarz go zbadał, żeby zobaczył, czy ten żółw jest może chory, a może ma jakieś pasożyty i tak dalej, żeby po prostu nie zaszkodzić innym żółwiom. I w tym czasie, jak ten żółw sobie czekał na weterynarza, który akurat był po prostu zajęty pracą z innymi żółwiami, no to dostałam jakby wycieczkę po tej całej lecznicy dla żółwi i mogłam sobie poobserwować, co oni takiego tam robią i czym się zajmują. No i o ile, no wiadomo, no, jak to w takich miejscach, jak i w schronisku, czasami widzi się różne ciężkie sytuacje i drastyczne sceny, o tyle jest jedna bardzo miła sytuacja, którą chciałam Wam pokazać. To jest takie żółwie sanatorium dla tego żółwika. To jest żółwik, który od małego był przyniesiony właśnie do tej lecznicy i tam tak naprawdę się wychowywał. Na początku był bardzo schorowanym żółwikiem, ale tutaj jak już podrósł, to miało się całkiem nieźle, to były jego ostatnie tygodnie pobytu tam. On już nieraz wypływał na takie normalnej wody poza basenem i po prostu tam sobie uczył się jakby jak polować, jak żyć i tak dalej, ale w międzyczasie tam jeszcze weterynarz starał się
uporać z jakimiś tam drobnymi problemami medycznymi, które mu pozostały, jakaś tam drobna infekcja grzybiczna i tak dalej. Więc co jakiś czas miał takie zabiegi, żeby tam ładnie wyskrobać mu skorupę, żeby naoliwić specjalną oliwką, że tam przyklepać, pomasować i nałożyć maść, żeby sobie poradzić z różnymi jego problemami. I ten sam żółwik już niedługo po prostu wyszedł na, no, można powiedzieć na wolność, ale po prostu do oceanu, już czuł się bardzo dobrze. Chyba miesiąc później już sobie normalnie pływał. Super, generalnie świetna, świetna jakby historia. Ja mam jeszcze tak, Magdaleno, żubrzyk kretowy, tak, napisałaś poprawną odpowiedź, umknęła mi w komentarzach, przepraszam, była to prawidłowa odpowiedź, ale mamy jedno pytanie takie, powiedziałabym, ciężkiego kalibru. Pytanie, pracuję na Malediwach, często na naszych oczach speedboaty wjeżdżają w te biedne żółwie, one się wtedy tak pompują, nie mogą zanurzyć. Jak im pomóc, kiedy podczas pandemii żadna żółwiowa lecznica nie ma funduszy, żeby po takiego pacjenta przyjechać? Czy w ogóle da się im pomóc? No to jest ciężka sprawa. No generalnie takie kraje, w których za dużo pieniędzy nie ma, no to na co dzień borykają się z takimi problemami, prawda? Co jest ważniejsze, żeby uratować żółwia, czy uratować człowieka w pobliskim szpitalu. Więc faktycznie zazwyczaj jest to problem pieniędzy. Niektórzy zakładają fundację i wtedy w ten sposób sobie radzą, po prostu zbierają pieniądze za granicą, żeby leczyć te żółwie. Jasne, w tej chwili jest to jeszcze większy problem. U nas na Malediwach, no właśnie mieliśmy całe szczęście pomoc ze strony resortu. Oni po prostu od razu ze swojej strony jakby oferowali nam dowożenie tych żółwi do lecznicy. Czy my jako, nie wiem, jako nurkowie, jako ludzie, czy my jesteśmy w stanie jakkolwiek tym żółwiom pomóc? Przeciętny nurek, to co najlepiej, żeby zrobił, to właśnie po prostu zgłosił do takiej lecznicy, bo jeżeli jest to poważne uszkodzenie skorupy, to prawdopodobnie i tak nie, my nie będziemy w stanie zrobić nic. Do tego potrzeba po prostu pomocy weterynarza. Tam potrzeba, to jest głównie kwestia tego, że w momencie, kiedy zdaje się zakażenie pod taką skorupę żółwia, tam wydzielają się gazy. Gazy się zbierają w skorupie i żółw przez to jest pozytywnie dodatni, nie może się zanurzyć, a one potrzebują zanurkować, żeby zdobyć pożywienie. Więc jak taki żółw sobie cały czas unosi się na powierzchni i nie może się zanurzyć po to pożywienie, no to pojawia się problem, bo jest niedożywiony, coraz słabszy i jest z tym coraz większy problem, prawda? Dlatego jest to bardzo istotne, żeby to zaleczyć i, no i to się leczy antybiotykami, więc bez tego, no to ciężka sprawa. Okej, to jeszcze jedno nam się pytanie pojawiło, czy takie żółwie są chipowane, czy są później monitorowane? Różnie, znowu wszystko zależy od finansów, takie standardowe chipy to raczej nie, zazwyczaj dostają takie klipsy, tagi tak zwane na płetwy, żeby wiadomo było gdzie. Jeżeli są małe, to gdzie tam się odpowiednio urodziły, a tutaj, że jeżeli nie były wcześniej oznaczone, to gdzie się leczyły. Jeżeli są jakieś pieniądze na badania, to czasami dostają jakieś radionadajniki, żeby można było je śledzić ich wędrówki. Okej, miałyśmy jeszcze poświęcić chwilę na to takie moje nurkowe marzenie, jeszcze niezrealizowane, na płaszczki. Obiecałaś mi płaszczki, także ja jeszcze czekam bardzo mocno na te płaszczki. Dobrze, to jeśli o płaszczki chodzi, to tak, masz kilka tutaj zdjęć zrobionych albo przeze mnie, albo mi, jak to na tym zdjęciu z boku. No i teraz tak, jeśli chodzi o płaszczki, to całe pojęcie płaszczki jakby zamyka w sobie kilka całkiem jest sporo płaska. Różnych typów. Tak, wszystko, co jest, pływa pod wodą, jest płaskie i nie jest flądrą tym, bądź tym podobnymi rybami. Tak? Ale teraz tak, wśród płaszczek też mamy takie różne typy. Ich klasyfikacja jest dość skomplikowana, więc nie będę się wdawać w szczegóły, ale tak na poziomie przeciętnego nurka, to co możemy stwierdzić, to, że takie płaszczki, jakie spotykamy najczęściej, takie, jakie widzicie tutaj na zdjęciach, to je też tak naprawdę możemy nazwać ogończami. Takie, które tam mają ogon i kolec jadowy i tak dalej, nie? No ale mamy też takie inne. Aha, co jest u nich takie charakterystyczne, to, że mają usta pod spodem. Więc oczy będą na górze,
a pod spodem będą usta. Patrząc dalej, mamy też... Idzie? Aha, tak właśnie wyglądają pod spodem. Także mogą być całkiem urocze. No ale patrząc dalej, wśród tych płaszczek mamy też orolenie. Tak zwane eagle rays. No i jak przyjrzycie się ich, powiedzmy, no, twarzy, głowie, to zobaczycie, że mają takie wystające, taki wystający nos tak naprawdę tutaj. Niektórym się kojarzy z dziobem orła. Mi trochę słabo, trochę kształt nie taki, ale może to takie potrzeby biologa co do precyzyjnego podejścia. No ale na pewno one, jak będziemy widzieć te pierwsze, te ogończe, one raczej będą przy dnie siedzieć. No bo mają usta na dole, tak, żeby coś sobie zjeść, to muszą siedzieć gdzieś tam przy dnie i łapać różne kraby, krewetki, małże, co tam im się uda złapać. Jeśli chodzi o orlenie, one głównie będą pływać w toni wodnej, czasami nawet w ławicach, ale generalnie będziemy widzieć, jak latają. A jak będą chciały coś zjeść, to i tak spłyną na dół, tak nagle sobie spływają, zaczynają trzepotać tymi swoimi skrzydłami i robić trochę bałaganu generalnie. No ale poza nimi mamy jeszcze... Momencik, uciekła mi myszka. Poza nimi mamy jeszcze aha, właśnie, to orleni, to mamy, to są jeszcze te, które bardzo często widzimy na zdjęciach, jak wyskakują ponad wodę. To może dlatego eagle? Być może też czasami, chociaż to nie są jedyne, które wyskakują. Czemu tak wyskakują? No, po pierwsze to dlatego, co widzimy na zdjęciu. Po prostu uciekają przed drapieżnikami. No bo jednak dla takiego rekina jest to trochę dezorientujące, jak płynie, to nagle płaszczki nie ma, prawda? Ale poza tym są różne teorie, bo czasami wyskakują nawet jak nie ma drapieżników dookoła. No i mówi się, że być może w ten sposób pozbywają się pasożytów, a być może jeszcze robią trochę więcej jakby hałasu, żeby płaszczki z ich grupy, które się zagubiły, mogły do nich trafić z powrotem. A niektórzy mówią, że po prostu robią to dla zabawy. Tak, mamy taki komentarz, że ten był zmotywowany. No, tak, zdecydowanie. Ten był wyjątkowo, zdecydowanie był zmotywowany. Tak. Okej, okay, no to jeszcze dochodzimy do obiecanych mant. No i jak spojrzycie na znowu twarz takiej manty, to jest jeszcze inna, jest bardziej charakterystyczna. Więc tam jest duży taki otwór głębowy, który się otwiera i z przodu są takie dwie klapki, które napędzają wodę do środka. To jest dlatego, że manty są planktonożerne, więc one też będą latać w toni wodnej, ale nie będą polować na małże, ryby czy nic takiego. One po prostu będą filtrować plankton, dlatego mają taki duży otwór gębowy i tam przefiltrowują duże ilości wody przez niego. A dla miłośników różowych delfinów to jeszcze powiem, że istnieje coś takiego jak różowa manta. Mieszka sobie w Australii, jest widywana już od wielu lat, także to nie tak, że ktoś ją przerobił na Photoshopie, bo faktycznie ludzie ją widują i regularnie są. Ale to jest jako gatunek? Czy jako... Nie, to jest taka jeden taki osobnik. Tak, dokładnie. I gdzie ona mieszka? W Australii. Ale czad. Może tak, jest więcej na przykład białych mant, ale ten różowy kolor prawdopodobnie, przynajmniej w wypadku delfinów, to pochodzi od tego, że zwierzę jest świetnie ukrwione. Ma bardzo dużo naczyń krwionośnych tuż pod skórą i przez to jest taki kolor bardziej różowy. Tutaj nie jestem pewna, czy to jest to, czy też być może, nie wiem, żyją na niej jakieś glony, ale wątpię, bo czemu by na innych miały wtedy nie żyć. Niesamowite. Tak. Różowa manta. Zdarzyła się. Zamurowało mnie. Widzę właśnie. Na następnej prezentacji będziesz pokazywać, ale czad. No dobra, tak patrzę, co tam jeszcze dalej mam do powiedzenia na temat tych płaszczek. Jest bardziej na temat takich wycieczek na oglądanie płaszczek, bo super jest takie zwierzęta widzieć, oczywiście, i o ile manty i orlenie, to zazwyczaj widzą je nurkowie, jak po prostu tak
idą na nurkowanie i te zwierzęta jak przypłyną, to są, jak nie przypłyną, to nie przypłyną. No albo tam czasami są spoterzy, którzy wiedzą dobrze, że a, bo manty to zaraz będą tutaj i zwykle się kręcą o tej porze. No ale jeżeli chodzi o te ogończe, czy generalnie jakieś tam jeszcze inne płaszczki, o których nie mówiliśmy, to niestety, ale często są oferowane wycieczki na ich oglądanie, tak zwany Stingray City. No i o ile jestem jak najbardziej za tym, żeby każdy miał szansę zobaczyć różne zwierzęta, o ile te Stingray City, które gdzieś tam widziałam albo później sprawdziłam na internecie, to szczerze mówiąc nie bardzo mi się podoba, jak są zorganizowane. Nie sądzę, żeby były organizowane z myślą o zwierzętach. O, w ten sposób powiem. Więc to, które widziałam, po prostu pracowała mnie opodal, to akurat było Stingray City na Bahamach. No i jak spojrzymy na dole, jest pokazany teren, który jest ogrodzony. Tam jest siatka, która idzie i pod wodą, i nad wodą. I ta siatka oddziela teren, w którym siedzą płaszczki. Znaczy, jak jest tam zrobione. Zrobili praktycznie zoo dla płaszczek, co w tym miejscu jest naprawdę zupełnie bez sensu, szczególnie z tego powodu, że tych płaszczek jest dookoła mnóstwo. One tam żyją po prostu na wolności, to jest idealny teren do tego, żeby je obserwować. Ja przechodząc rano do pracy, widziałam płaszczki, które po prostu przepływały na płytkiej wodzie, takiej w wodzie do kolan. One tam były codziennie, to nie trzeba było jakoś się wpatrywać i ich wyszukiwać. Więc skoro one są generalnie i każdy jeden snurkler, który tylko włożyłby odrobinę chęci, byłby w stanie je do nich dotrzeć, to po co je zamykać? No ale i taka interakcja, jak na tym zdjęciu jest pokazana, to chyba też mało bezpieczna w przypadku płaszczki. No właśnie widzisz, tu jest kwestia tego, że w takich Stingray City bardzo często, przynajmniej na Bahamach, odcinają płaszczkom kolec jadowy. No bo to jest turystyczne, to żeby czasem amerykańscy turyści, bo takich jest tam najwięcej, nie pozwali nikogo później, to im się po prostu odcina kolec jadowy. To, co tutaj widzisz, Jezu, to jest właśnie odcięty. Jesteśmy na live, a ja mam ochotę mówić bardzo brzydkie słowa, ty musisz mnie uprzedzać o takich rzeczach. No widzisz, niestety takie jest życie, tak to w tej chwili wygląda. Więc pokażę ci jeszcze drugi przykład. Mhm. To tam nie byłam akurat, ale na Kajmanach. Po pierwsze, ile tam jest ludzi? To jest co prawda teren nieogrodzony, bo tam się właśnie przynajmniej kreują na stronie internetowej, że u nich to płaszczki właśnie są wolne i tak dalej. Tam je po prostu karmią, więc one przypływają. No okej, powiedzmy. Przynajmniej nie są w zamknięciu. Ale po pierwsze, tłum ludzi, jaki tutaj jest, no to taka trochę kiepska sprawa. Nie chciałabym w takim tłumie mieć interakcji ze zwierzętami. A po drugie, jak widać to na tym dolnym zdjęciu, to jest ich zdjęcie reklamowe. Ja go nie wyszukałam na jakiejś hejterskiej stronie. Nie, to jest zdjęcie, którym oni się reklamują. To jest activity, które nazwali Kissing the Stingray, czy coś takiego. Jezu, masakra. To jest to, czym oni się sprzedają. I o ile uważam, że płaszczki są świetne do pooglądania i że mają też dosyć dużo takiej złej reputacji, podobnie jak rekiny, o tyle w takim miejscu ja przynajmniej nie chciałabym ich oglądać, bo nie jest to ani fajne dla zwierząt, ani fajne tak naprawdę dla ludzi, którzy są dookoła. Jasne, tak. Mogę ci pokazać alternatywę, która też nie jest idealna, ale na pewno lepsza niż to, co tutaj widzimy. Bo jak pracowałam na Malediwach, tam płaszczki były dokarmiane od jakichś 30 lat. No ale w pewnym momencie do resortu wprowadzono biologów morza. No i biolodzy morza starali się znaleźć jakiś taki kompromis, no bo wiadomo, no, dla biologów najlepiej by było, jakby tych płaszczek nie dokarmiać, no ale ludzie już oczekują tego, że się te płaszczki karmić będzie. Więc starano się znaleźć takie porozumienie, i biolodzy się dogadali, że od tej pory tylko biolodzy będą karmić płaszczki i będą na tym jakby trzymać pieczę. Żeby to nie było tak, że tam nieskończone ilości jedzenia trafiają do wody, że
trafia jakieś, no jakieś słabej jakości jedzenie. Nie, tutaj faktycznie to było jednym z moich obowiązków, żeby te płaszczki karmić. No i faktycznie codziennie wieczorem, około godziny 17, 18, zależy tam, blisko przy zachodzie słońca, płaszczki ustawiały się w kolejce. To pierwsze zdjęcie, to jest faktycznie codziennie wieczorem tak to wyglądało. Na samym brzegu płaszczki ustawiały się jedna za drugą, po to, żeby zdobyć odrobinę tego przysmaku. Wystawiały czasami nosek tak nad wodę, prosząc o jedzenie, co może znowu nie jest idealne dla zobaczenia takiej tak, dzikiej pamiętam, przyrody. Rozmawiałyśmy o tym, to one tam dostawały jakieś mikroilości, tylko żeby... To właśnie, jakoś... to jest ważne. Po pierwsze, nie karmiliśmy nigdy... polowały same. Mhm. Nie karmiliśmy nigdy małych płaszczek, żeby one się nauczyły najpierw polować, a po drugie właśnie to były niewielkie ilości, bo każda taka płaszczka pochłania codziennie około 18-19 kg jedzenia. Wszystkie te płaszczki razem, które przepływały, dostawały no, jakieś od pół do półtora kilograma takiego jedzenia. Raczej staraliśmy się to poniżej kilograma trzymać. Więc na kilkanaście płaszczek, które codziennie przepływało, no to był tylko taki, to była taka przekąska, tylko taki przysmak. No i przede wszystkim to zawsze też były ryby dobrej jakości, na pewno tam nie było żadnych śmieci, więc to było coś, co one tak czy inaczej w naturze też by zjadły. No i tam też czasami się zdarzały bardzo fajne spotkania. To było do mojego zadania należało też to, żeby wejść z tymi płaszczkami do wody czasami i pokazać, że one nie są takie straszne. Te płaszczki normalnie miały kolce jadowe, tylko że one też nie chcą się w żaden sposób rzucić na człowieka. To są spokojne zwierzęta, które no, w momencie, kiedy po prostu czują się zagrożone, to będą atakować, jak każde zwierzę. Jasne. Pięknie, pięknie. Absolutnie moje jedno z moich marzeń właśnie. To jeszcze jakieś pytania co do płaszczek? Wiesz co, no mamy komentarze a propos tych bardziej tych tropikalnych resortów, ale myślę, że ten temat jakby możemy zostawić. Pytania się też pojawiły o rekiny. Na tej prezentacji nie mówimy w ogóle o rekinach, ponieważ rekinom dedykujemy jakby zupełnie inne spotkanie, bo to jest za szeroki temat, żeby go tutaj poruszać, także ja myślę, że możemy zmierzać do naszego podsumowania. Jedno pytanie się tylko pojawiło, czy dla płaszczki taki atak kolcem to duży wysiłek? Dobre pytanie, szczerze mówiąc musiałabym sprawdzić, ale zakładałabym, że tak, szczególnie, że one też często tracą kolce podczas takich ataków. Więc to też jest dla nich zagrożenie, bo w momencie, kiedy ona zaatakuje, to przez, jeżeli kolec odrośnie, bo nie zawsze odrasta, no to przez dłuższy czas jest zupełnie bezbronna. Mm-hmm. Tak, i to jest, mamy, widzę już ten slajd, na którym chciałam Was też zapytać, z którym z przedstawicieli megafauny chcielibyście zanurkować, a jeszcze Wam nie było dane. Cały czas przypominam, że będziemy na pewno czekali na Wasze zdjęcia z nurkowań z przedstawicielami megafauny. Ja już kilka razy zresztą mówiłam na tej prezentacji, moim ogromnym marzeniem jest zanurkowanie z mantami, z manta rays, ale oczywiście w takim naturalnym, dzikim środowisku, pewnie na Azorach, mam nadzieję, się to kiedyś wydarzy, a czekamy na Wasze typy, który z tych przedstawicieli megafauny najbardziej może Wam się podobał. Wiem, że jeszcze tutaj mamy w zanadrzu niespodziankę, zaraz kilku tych przedstawicieli, także lecimy dalej. Wcześniej pytałam Cię, które z tych stworzeń najbardziej Ci jakoś zwróciły uwagę i przypadły do gustu. Zwróciłaś uwagę na, o, zaraz pokażę, tego gościa tutaj. Tak. To jest krab dla tych, którzy mają jeszcze wątpliwości. Gatunek spider kraba tak zwanego. Na górze macie nurka tuż ponad nim i zaraz przejdziemy do niego. Wygląda mniej więcej tak, przy czym to jeszcze nie jest największy okaz, jakie gdzieś tam bywały. To są kraby, nie musicie się ich obawiać, jeśli chodzi o nurkowanie, bo raczej ich nie spotkacie, bo siedzą poniżej 50 metra. Znaczy, jak ktoś lubi głębokie nurkowania, powodzenia,
dookoła Japonii w Pacyfiku można takie spotkać, no przy czym większość nurków nigdy ich nie zobaczy na żywo. I jeszcze mi wspominałaś o ośmiornicy. Tak. To też jest taka największa, to jest ośmiornica olbrzymia, czyli Giant Pacific Octopus. I tutaj na zdjęciu też jeszcze nie jest to największa, jaka może być, bo ona, o ile dobrze pamiętam, może mieć nawet 6 metrów rozpiętości tych ramion swoich. Także to może być naprawdę ogromne stworzenie. A takie, jakie tutaj, to są takie standardowe spotykane na nurkowaniach. Cudne. Po prostu cudne. Ja chciałam, bo tutaj nam się pojawiają też różne informacje od Was właśnie z jakim zwierzakiem chcielibyście zanurkować, a jeżeli chcielibyście więcej dowiedzieć się o żółwiach, to możecie zgłosić się do Eweliny na Facebooku Tam i z potworem, uwaga, nie z powrotem, a z potworem, pod małpką potwory.net. Ewelina prowadzi zajęcia, kursy na temat żółwi właśnie. Także jeżeli chcielibyście więcej dowiedzieć się na temat samych żółwi, to zdecydowanie zapraszamy Was właśnie na potwory.net i tam będziecie mogli bezpośrednio skontaktować się właśnie z Eweliną. I mamy teraz jeszcze szereg pytań, czy możemy? Jasne. Okej. Nawiązując do ssaków morskich, na co dzień możemy spotkać się z opinią, że polskie morświny niszczą połowy rybackie. Czy prawdą jest, że morświn zabija dla zabawy, czy tylko dla pożywienia? Nie słyszałam jeszcze o żadnych dowodach, które by pokazały, że morświny zabijają dla zabawy. Raczej zdarzało się, że były dowody na to, że to morświny są zabijane na przykład przez orki, czy są męczone przez delfiny dla zabawy. Także one raczej są ofiarami. Nie spotkałam się jeszcze z żadnym dowodem, żeby one dla zabawy zabijały. Faktycznie jest w Bałtyku duży konflikt pomiędzy rybakami, a zarówno fokami, jak i morświnami. Słychać to nieraz w doniesieniach z Helu i tam jakby lokalnych kłótniach. No cóż, no oczywiście ja będę jako biolog brać tutaj stronę morświnów. One tutaj były wcześniej niż my i mają jak dla mnie większe prawo do tych zasobów. No problem jest w tym, że po prostu jest niewiele ryb, że oceany i morza są przełowione, więc w tym momencie rybacy jakby muszą konkurować z morświnami o zasoby. Mm-hmm. Mam jeszcze pytanie o największego zwierza Adriatyku. Czekaj, niech się zastanowię. Jeżeli... Nie no, w Adriatyku... A dobra, dobra. Kudeł. Muszę się zastanowić. Nie, musiałabym pomyśleć, bo będą to, myślę, któreś ryby. Chociaż nie, czekaj, w tym roku się pojawił fin whale. Przepływał tędy finwal, się ładnie po polsku nazywa. To jest drugie co do wielkości największe zwierzę świata. I kręcił się po całym Adriatyku przez całe lato. To tak wybrnę z tego. Okej, okay. To mamy największe zwierzę. Okej, okay. Myślę, że tak, to już możemy... Niestety czas nas, że tak powiem, goni i tak przeciągnęłyśmy. Także ja Tobie bardzo, Ewelina, dziękuję za tego live'a, za to spotkanie. Myślę, że jeszcze nie jednego na pewno zorganizujemy. Będę Cię na pewno zapraszała, bo ja po prostu uwielbiam Twoje prezentacje. Mam nadzieję, że Wam również się podobało. Zapraszamy Was na potwory.net do Eweliny. Zapraszamy Was oczywiście do polubienia, ocenienia naszej strony danowskiej Danuropolska. Zapraszamy Was do komentowania, do dzielenia się z nami zdjęciami spotkanej przez Was megafauny i na dzień dzisiejszy bardzo serdecznie Wam dziękujemy za to, że tutaj byliście z nami. Ewelina? Dziękuję również bardzo. No i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Cześć.